Witam Państwa serdecznie w poniedziałek 4 maja ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości sprawdzimy, jak wyglądały 3-majowe obchody w Gliwicach. Porozmawiamy z nowym ministrem sprawiedliwości Borysem Budką. Opowiemy też o niezwykłej operacji, którą przeprowadzono niedawno w Centrum Onkologii. Tomasz Czoik, zapraszam. Wczoraj w całym kraju świętowano uchwalenie Konstytucji 3 maja. Także nasze miasto przygotowało z tej okazji specjalny program. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele katedralnym, skąd uczestnicy przemaszerowali na Plac Krakowski. Uroczystość uświetniły salwy żołnierzy i orkiestry dęte. Stajemy dziś do apelu w Gliwicach, aby w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej chwały i potęgi. Stańcie do apelu! Poniedziałek 4 maja. Tę datę z pewnością na długo zapamięta Borys Budka, który o godzinie 16 w Pałacu Prezydenckim został oficjalnie powołany przez Bronisława Komorowskiego na stanowisko ministra sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Budka przejmie teczkę po Cezarym Grabarczyku, który w zeszłym tygodniu podał się do dymisji. Nowego ministra spotkaliśmy wczoraj na gliwickich obchodach Święta Konstytucji 3 maja. Ogólnopolskie media, szczególnie w piątek, zastanawiały się, kim jest Borys Budka. My pana znamy przede wszystkim jako radnego Zabrza, długoletniego, 9 lat kadencji, wiceprzewodniczący, przewodniczący Rady Miasta, no i z ostatnich wyborów kandydat na prezydenta Gliwic. Jestem posłem Ziemi Śląskiej, prawnikiem, ekonomistą, radcą prawnym, związanym od lat z Zabrzem, Gliwicami, z tym okręgiem. Dlatego cieszę się, że będę mógł teraz jako minister reprezentować przede wszystkim, jeśli chodzi o posłowanie dalej, nasz okręg. Natomiast to, tak jak mówię, dla mnie najważniejsze jest to, że pani premier obdarzyła mnie zaufaniem. To, że na razie oprócz tego zainteresowania medialnego, takiego kim jestem, nie spotkałem się z negatywnymi opiniami. 3 lata intensywnej pracy w Sejmie spowodowało, że wiem, do jakiego resortu przychodzę. No i mam nadzieję i wierzę w to, że za te kilka miesięcy już będę dużo bardziej rozpoznawalny, oczywiście tylko z tej dobrej strony. Co pan będzie chciał zrobić dla nas tutaj, dla Górnoślązaków? Bo przed chwilą pan podkreślił, że jest pan posłem Ziemi Śląskiej. No ja przypominam, że jako poseł Ziemi Śląskiej wspólnie z prezydentem Gliwic i Zabrza rozwiązywaliśmy problem drogowej trasy średnicowej. Udało się zamknąć finansowanie. To jest kwestia związana z pozyskiwaniem środków dla regionu. To są te inne elementy, takie lokalne, drogi, wspieranie inwestycji. Natomiast to
przede wszystkim resort sprawiedliwości to dotyka spraw ogólnokrajowych, prawda? Czyli jeżeli poprawimy wymiar sprawiedliwości, funkcjonowanie, szybkość doręczeń w skali kraju, to czują to również Gliwiczanie, Zabrzanie, Bytomianie czy osoby mieszkające w Tarnowskich Górach. Natomiast ja będę starał się tam, gdzie to tylko możliwe, podkreślać, skąd jestem, pokazywać, że Śląsk to piękne, wspaniałe miejsce, że naprawdę warto tutaj bywać. I tam, gdzie będę mógł swoją osobą reklamować w jakiś sposób ten Śląsk, to będę to robił nie na co dzień, a każdy możliwy weekend będę chciał spędzać tu z ludźmi, z którymi na co dzień przebywam, bo tak jak mówię, ministrem się bywa, posłem się bywa, przyjaciół ma się tutaj. Dzisiaj w gliwickim oddziale Centrum Onkologii odbyła się konferencja prasowa poświęcona pierwszemu w świecie złożonemu przeszczepowi narządów szyi, który odbył się 11 kwietnia. Zespół chirurgów pod kierownictwem profesora Adama Maciejewskiego przeprowadził zabieg u 37-latka z Torunia. Mężczyzna po zabiegu czuje się dobrze i wypowiada pierwsze słowa. Trójwymiarowe struktury, różne. Tarczyca, tchawica, gardło, przełyk, kość gnykowa, odpowiednie długości i ułożenie naczyń nerwów wymuszały na nas bardzo precyzyjne, przede wszystkim planowanie, a następnie wykonanie kolejnych etapów, gdzie każdy poprzedni wpływał na następny. I jedynie ta precyzja i rzeczywiście dobre zaplanowanie pozwoliła na przeprowadzenie każdego z tych etapów tak, jak żeśmy planowali. Jak się czuje pana syn? Mój syn się czuje wyśmienicie, jest zadowolony, jest uśmiechnięty, więc no tu żadnych takich dolegliwości nie odczuwa, wręcz przeciwnie, ja jestem, nie jest to mój organizm, ale go pytam, no więc, że to tak spokojnie wszystko się dzieje. Nie sądziłem, że po okresie 3 tygodni będzie w stanie wydobywać sobie głos. Nie sądziliśmy, że będzie w stanie normalnie przełykać. Ta poprawa funkcji życiowych następuje bardzo szybko. Czy nastawienie psychiczne pacjenta w takich sytuacjach ma duże znaczenie także? Oczywiście, że tak. Pan Michał jest osobą bardzo silną, pozytywnie nastawioną do wszystkiego i od samego początku nie miał żadnych wątpliwości, że chce, żeby ten zabieg został przeprowadzony. Również teraz w tym okresie pooperacyjnym bardzo dużo pozytywnej energii i takiej siły wewnętrznej, która pozwala mu przejść przez ten pierwszy okres pooperacyjny, a teraz poprawiać swoją jakość życia. Można powiedzieć, że w związku z licznymi chorobami syna państwa życie nie jest usłane różami. Skąd państwo bierzecie siłę? No Boże, samo to wchodzi, nie wiem, nie wiem, no wstaję, jem, idę do pracy, przychodzę, no ta siła sama wchodzi w nas, no może to ta chęć pomocy, no to jest, mówię jako rodzic, chyba to każdy z rodziców w ten sposób by postępował, chce jak najwięcej z siebie dać, pomóc, no przecież on jeszcze jest człowiekiem, który no przed nim jest życie, który coś tam będzie jeszcze robił, żył, korzystał z życia. No i teraz musi to wykorzystać w pełni. Przepraszam bardzo, jeszcze chciałem również w swoim imieniu jako ojciec Michała podziękować no, rodzinie dawcy za to, że pozwoliła, że oddała te organy. Dziękuję serdecznie. A teraz pora na informacje sportowe, które przedstawi Radek Nosal. Gardliwice przerwał pasce porażek. Po serii 5 klęsk podopieczni Rafała Barszcza pokonali na wyjeździe szczecińską Pogoń 9-8. Początek spotkania należał do Gafu, który zdobył bramkę już w 42 sekundzie. Po 20 minutach przy jezdni prowadzili aż 5-1. Po przerwie gospodarze z Animuszem wzięli się do drabiania strat. Prawie im się to udało. Gliwiczanie ofiarnie się bronili i w ostateczności zdołali wywieźć jednobramkowe zwycięstwo. Pogoń Szczecin rok po zdobyciu wicemistrzostwa Polski spada z ekstraklasy futsalu. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie pod adresem tvimperium.pl. Za chwilę prognoza pogody na wtorek. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.